dieta tłuszczowa, dieta ketogeniczna, na czym polega, jakie zasady, reguły nią rządzą. Od zawsze powtarza się, że to właśnie tłuszcze powodują, że tyjemy, że odkłada się ta tkanka tłuszczowa, że te tłuszcze w zbyt dużej ilości niestety w bardzo niezafajny sposób działają na nasz organizm, że to właśnie one powodują tycie. A tu mamy coś przeciwnego, mamy dietę, która opiera się w większości, w 90% właśnie na tłuszczach, a jej celem jest tracenie wagi, spalanie tkanki tłuszczowej. Na czym to wszystko polega? W jaki sposób ma to być osiągnięte? Taka najprostsza, podstawowa zasada diety tłuszczowej to wyeliminowanie węglowodanów, ograniczenie ilości białka, a zastąpienie ich tłuszczami. Ma to na celu doprowadzenie, a raczej wymuszenie syntezy ciał ketonowych. Chodzi tutaj oczywiście o stworzenie takiego czegoś jak stan ketozy, czyli żeby nasz organizm, żeby źródłem energii dla naszego organizmu nie była glukoza pochodząca z węglowodanów, tylko ketony, żeby nasz organizm czerpał energię właśnie z ciał ketonowych, żeby ta energia pochodziła z tłuszczy. I nie chodzi tutaj tylko o te tłuszcze, które dostarczamy z pożywienia, które w przypadku tej diety mają stanowić 80-90% bilansu energetycznego, ale ta energia również ma być pobierana z tkanki tłuszczowej, z tłuszczy tkanki tłuszczowej, która obecnie znajduje się w naszym organizmie. I właśnie o to chodzi, żeby po prostu spalać tą tkankę tłuszczową, używać tej tkanki tłuszczowej jako źródła energii w czasie stosowania tej diety. To wszystko, oczywiście zanim to ciało nasze przestawi się na tą syntezę, na ten stan ketozy, to wszystko trwa, zanim po prostu tym źródłem energii staną się tłuszcze, a nie właśnie węglowodany. Pamiętajmy tylko, że dieta tłuszczowa to nie dieta niskowęglowodanowa, bo w diecie niskowęglowodanowej jest bardzo dużo białka, a w diecie tłuszczowej, ketogennej, tego białka jest niewiele. 80-90% energii z tłuszczy, reszta z białka i węglowodanów. Musimy też pamiętać, że to wyeliminowanie węglowodanów nie oznacza całkowitego wyrzucenia węglowodanów. Musimy pamiętać, że te 50 gram węglowodanów dziennie jest potrzebne po prostu dla naszego ciała, żeby mogło ono w prawidłowy sposób funkcjonować. Czyli nie wyrzucenie całkowicie węglowodanów, tylko bardzo, bardzo, bardzo mocne ich ograniczenie. Pamiętajmy też, że to odchudzanie nie wynika tak tylko z tej diety, tylko po prostu z ujemnego bilansu kalorycznego, który ta dieta w sobie zawiera. Kolejna rzecz, to muszą być odpowiednie tłuszcze i stosowanie tej diety nie może być zbyt długotrwałe, ponieważ nasz organizm niestety na tym może bardzo, bardzo dużo stracić. Jest to dieta trudna do ułożenia. Musimy pamiętać, żeby zapewnić suplementację brakujących substancji odżywczych, których ta dieta bardzo często nie dostarcza. A co jemy? Ryby, orzechy, oleje roślinne, oliwa z oliwek, olej lniany, jaja kurze, mięsa, mleko, produkty mleczne, awokado, cała masa różnych produktów. Oczywiście w łatwy sposób znajdziemy czy to przepisy, czy też produkty proponowane w tej diecie, ale to ten materiał mógłby być za długi, gdybym to wymieniał. O wadach i zaletach oczywiście będzie materiał, jak wiele takich diet bardzo mocno nastawionych na pewne grupy produktów, ta dieta też posiada szereg wad i przeciwwskazań, ale o tym na odpowiednim materiale. Czyli dieta tłuszczowa, jak sama nazwa wskazuje, stawiamy na tłuszcze, które mają nam dostarczyć energii dla naszego organizmu. Tylko że te tłuszcze muszą być w odpowiedniej ilości, z odpowiedniego źródła, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Musimy zapamiętać o odpowiedniej suplementacji. Niestety nie jest to dieta łatwa w ułożeniu i prowadzeniu i pamiętajmy, że nie może być zbyt długo stosowana, ponieważ mogą się pojawić bardzo negatywne skutki.
Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.